Dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj gramy sobie znowu Fortnite'a i kupiłem nowego skina oraz nowy kill-off. Bo moi drodzy, w końcu wrócił szkielet do sklepu. Mam nadzieję, że tylko na właśnie na ten dzień jeden i w końcu znowu będzie rzadki. Ale teraz mnóstwo osób go kupiło. I dajcie znać, jak wam się podoba ten skin. W końcu jest w sklepiku, kupiłem sobie go, zakupiłem przede wszystkim. No i gameplaya sobie zrobimy właśnie tym skinem dzisiaj, moi drodzy. Także no, myślę, że będzie ok. Nowy killowy, jak widzicie, wygląda właśnie tak. Dobra. Chłopowi się nudzi, nie? Ale dobrze, że mnie nie trafił tym lepem. Już myślałem, że jest moja śmierć. Ale przeżyliśmy, na szczęście. No, także moi drodzy, jeżeli się odcinek spodobał, zostawcie lajka, suba na kanale i sztosik. Jest jeszcze oczywiście pani szkielet. Pani szkielet jest również, w ogóle można tego skina zmieniać na zielony kolor, ale wydaje mi się zielony, no w sumie to chyba zniszczyłem skrzynkę, ale dobra, nieważne. Nieważne, jedziemy po fragi jakieś, bo... A nie, skrzynka... A tu jest skrzynka, dobra. Teraz się boję, że ktoś mnie zaatakuje zaraz. Tu jest niebezpiecznie aktualnie, nie? Wiecie co, zrobimy tak. Kołacha wywalimy. To zabierzemy. I to również zabierzemy. No, tam jest gościu. O Boże. Leczymy się teraz. Kurde, jak mnie koleś obił, nie? Dajcie spokój z takim człowiekiem. Daj mi spokój z takim gościem, te. Dobra, leczonko. Nie wiem, gdzie jest gościu. Zaraz go wyjaśnimy. Jezus, ja nie wiem, gdzie to są ci ludzie w ogóle. Ja już nie mam amunicji nawet, co tu się dzieje? Kurde, w tym domu łazi. Czekajcie, bo to jest teraz... Dobra. To trzeba być... głąbem. No nie wiem, jak to nazwać gościa, który sobie leci na sam dół. Jezus, co ja robię? Ja jestem... Ja mam teraz, wiecie, na ADHD, ja nie wiem, co ja zbieram. Gdzie on jest? Ty, bo ja nie wiem, gdzie on jest. A tu jest. No, ty już HP nie miałeś. Dobra, mamy go. Wiecie co? Ty jakiś słaby... Czemu taki cichy dźwięk jest zbierania itemów? Co jest grane? Dobra, to zostawiamy. Bo wolę w sumie tą pompę. Nie wiem dlaczego, ale zagramy pompą dzisiaj, moi drodzy. Dobra. Wyszliśmy z presji. Skin mi daje szczęście. Dobra. Jakąś potaczkę bym poprosił w tej skrzynce. Nie dziękuję. jeden bandaż możemy zużyć w sumie. Dobra, nie jest najgorzej, moi drodzy. Teraz jesteśmy właśnie... Idziemy sobie szukać jakiś potek czy coś. Jeżeli chodzi o potki i życie, to mamy mało. To jazda. Idziemy szukać. Tu już chyba nikogo nie było, nie? To nie jest lutowane, okej. Może coś tutaj znajdziemy. Strefa gdzie jest? Kurde, zaraz trzeba biec. Ale zaraz ogarniemy. Ja chcę ze skrzynki dropnąć jakąś poteczkę. Trzymajcie kciuki, żeby w tej skrzynce była pota. Czak, czak. Ja nie mogę, nie. To jest dramat.
Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić, moi drodzy? Wszystko zlutło. Tu jest spotka, ale nie będę tego brał, bo się nie opłaca, kurde. Nawet ja nie jest. Nie opłaca, nawet mnie nie stać. No to jest zlutowane. Ale mamy przypał. Ale mamy przyps, jeżeli o to chodzi. Tu już nikogo nie ma. Wszystko zlutowane. No najgorzej, nie? No to biegniemy do tej strefy. Mało naboi małych. O, jeszcze ktoś do wybity poleciał sobie. Trzeba teraz śledzić, bo ja nie wiem, czy on na mnie nie poleci. Kurde, gierka będzie ciężka. Dobra. Mamy już wszystko, można na spokojnie biec. Kurde, fajnie, że ten skin, ja właśnie chciałem, szkoda, że nie ma tego kill-offa, tego jak ten z tym dźwiękiem takim, nie wiem, jest podobny, ale to nie jest to samo jednak, nie? Ale i tak jest w sumie szczerze, że ten kill-off jest, no ładny, mi się podoba, właśnie lubię takie, zwykłe, ale zadziorne. Podobają mi się osobiście takie, tu może być jakaś skrzynka, no dajcie mi, kurde, jakieś możliwości do uleczenia się. Gdzie jest strefa? Kurde, coraz bliżej. Jest skrzynka. Jest tu coś? Niestety nie. Dobra. Szybko wskakujemy, uwaga! I jak zwykle... To jest jakiś pek dzisiaj, nie? Jeżeli chodzi o to, to kurde, taki pek mamy z tymi apteczkami. Myślę, że ze wszystkiego dropimy jakieś... Ja nie wiem. Aha, to jest już zniszczone, jak widzę. Jezu, żebyśmy nie napotkali takiego jakiegoś prosa teraz. Ja bym potrzebował jakieś życie. Nie no, coś zaraz znajdziemy, no nie można być negatywnie nastawieni. O, tu mamy naboje. A strefa leci, no to fajnie jak mi weźmie, nie, no i tak. Jeżeli mi weźmie HP, to i tak mam w sumie te bandaże. To się wtedy i tak nic nie stanie. O Boże, przez wykrzywione. Nie wytrzymam. Tutaj mamy automacik, z którego i tak nic nie wezmę. Ale dobra. Kurde, ale przyps. Z takimi itemami mogę grać, tylko 75 HP też was to denerwuje. Bo mnie tak. O kurde, jeszcze mnie trzaśnie parę razy. Oh no, o dobra. Tu będzie warto wejść. Wiedziałem, że tu będzie warto wejść, no ja wiedziałem. Jedną podkę zostawiam w takim razie, niestety. Niestety jedną podkę musiałem zostawić na pastwę losu w strefie. O! Dobra, ja się leczę szybko przy ścianie. Jak tu jest niebezpiecznie, tam są ludzie. Koleś ma RPGa! No nie wierzę! No nie wytrzymam, musimy tam dobiec. Chyba, że uciekamy, co? Koleś ma RPGa, nie wytrzymam. Dobra, biegniemy na niego. O Boże, P90! Lecimy! Nie ma gościa. Co jest grane, gościu? What the fuck? Co się wydarzyło? Ja pienię, ale dostał w baniacza, nie? Nie mogę tego zabrać. Nie! To tak? I to tak, okej. Lecimy! Ale wyrwał, nie? Już się wystraszyłem, że mnie zabije. Ja tam takim low sobie gam. Już jestem dobra, już jestem wychillowany. Moja pierwsza gierka dzisiaj, to też dlatego tak, nie? Też to tak śmiesznie wygląda. Dobra. Farcik headem wszedł, nie? Dobrze jest, moi drodzy, dobrze jest! O, gościu. O ty wariacie. Dobra, biegniemy do strefy. Nie ma co czekać na nic. Nie mam w ogóle maców ten gościu, nie? Wszystko wykorzystał. Zero maców miał gościu. Tutaj nikogo nie ma. Tutaj też nie. Lecimy. Słyszę gości.
Jazda, nowe fragi. Czekam na was. Czemu ja mam 74 HP, a nie 75? Co ja zrobiłem? O, ale mu przed łbem to przeleciało. Zmarnował drewno. A ja jestem 5 km od gościa. Fragi! No już teraz nie walnę, ale dobra. Przyjacielu, zostaw mnie! Zostaw mnie, downie. Ty jesteś kred jakiś. Na tej nowej, wiecie co? Tej nowej się nawet nie opłaca brać, nie? Serio. Dobra, to rozwalę. I proszę bardzo. Kolejny frag do kapsi. Nawet się nie musiałem wysilać. Takie fragi najbardziej lubię. Gościu miał Chuck Jaga. Jak ja go wielbię od dzisiaj. Gościu miał penalty. Ja walę, jakie itemy. Lecimy do strefy. Także mnie sniper. Sniper, zostaw mnie, jeżeli mnie widzisz, sniper. Pożałujesz. Nie ma tu nikogo. Jak fajnie. Jak fajnie. Pyk. Popita, popita, moi drodzy. Gierka szykuje się bardzo rewelacyjna. Dobra, i teraz czekamy. I czekamy, niech se chłop wypije potę. Mamy to. Lecimy. Nie mam niestety tych małych potek. Dlatego ja lecę zabić kogoś. I to nie będę dawał nikomu żyć. Po prostu lecę gościa zabić. Ty czemu on mu nie niszczy dołu? Gościu jest na jednym szczebelku. Czemu on mu nie niszczy dołu? To trzeba mieć 2 IQ. Ha, dostałem fraga. Nie wytrzymam z tymi fragami, nie? To jest same fragi ze spadających tych ludzi, kurde. Ludziki se spadają, ale fajnie. Ludzie... Gdzie jesteś, mój przyjacielu? O! No se pobiegłeś. Ja zawsze wolę przycelować, ja nie lubię robić teraz. Bo ostatnio jak kiedyś grałem, nie? Tak, o, chciałem być prostym, o. Ale nawet pro playerzy se celują, żeby nie zbambikować, nie? Dlatego wolę sobie przytrzymać celownik. Nawet wam radzę czasami tak robić. Czasami jest fajnie tak pyknąć, nie? Od razu, ale... czasami się nie opłaca. No i widzicie, i zdobyliśmy małe poty, które chcieliśmy. No i kurde, gierka jak w banku. No przecież mamy wszystko. Patrzcie, ile mamy matsów. Piękna gra. A tu w ogóle te fragi, nie, to ja bez wysiłku akurat zdobywam, ale ja tak lubię. Najlepsze fragi wtedy są. No i gdzie są chłopy? Ludzie. Ajajajajaj. Nie spodobało mu się to, co? Ajajaj. Chłop nie wie, gdzie jestem. Czy wie? Nie wie. Czekaj. A, już mnie widzi. Nie dostał? Jakim prawem? Koleś ewidentnie przecież był na... Ajajaj. Akurat zabudował się. Dobra, wiecie co? Gdzie jest ziomek? Tam na samym końcu, nie? Gdzie on pobiegł? Patypa! Nie ma go tam. A nie, tam jest, dobra. Gdzie jest strefa? Na polu golfowym. Ja myślałem, nie opłaca iść nawet. Dobra, na spokojnie sobie to rozegramy, co? Co on robi? Ten gość jakiś niepełnosprytny jest, nie? A gdzie jest jego przyjaciel, który do niego... Aha, bo 2 osoby mi zostały, a. Ale fajnie. Wydaje mi się, że nie ma sensu takie nawalanie. Tak na
Zobaczymy, gdzie jest strefa. Poczekajmy te 15 sekund, moi drodzy, i zobaczymy, gdzie będzie strefa, bo serio, takie nawalanie to... No, nie ma sensu. Jeszcze ten pocisk leci 5 godzin, a ten koleś tylko główkę wychyla na sekundę. Takie... Force strzał. Dobra, lecimy od razu do strefy. Lodu. O, pułapki, można coś z nimi zrobić potem. Lecimy. Ja, jak mnie trafisz, to jesteś bogiem tej gry, nie? Jak on mnie trafi, ja będę się śmiał. Nie trafisz mnie, gościu, jesteś... Jezus, to jest piękne. Musimy na największą górkę, to jest najwyższa górka. Ciśniemy. Gdzie mi się te schody zbudowały? Ale mi teraz nie wychodzi budowanie, nie? Patrzcie to. Nie wychodzi, nie teraz ten. Krótka przerwa powoduje. Ale masz loła, gości, to takiego solidnego. Dobra. O, ma o wiele gorszą pozycję, a mi jedna osoba została. Ja sobie wszystko przeładuję, nie ma co grać tutaj na spinę, wiecie jak. Z nią pocałem w ogóle. Patrz co gościu robi. Jezus, zabudował się, nie wierzę. On nie jest w strefie, nie? Co robisz? Pa. Nie wiem co on kombinuje, nie? Patrz! Nie trafiłem. Ale pa, gościu jest takim kombinatorem, nie? Nie widziałem większego kombinatora niż gościu. Ja pierdzielę. Coś czuję, że to będzie długa walka. Pa, pa, pa. A, nie trafiłem. Pa, co koleś... Gdybym miał skara, bym go zabił, nie? Tylko nie mam niestety. Myślałem, że dostał, ty. O, maloła. Co robisz tam? Jo, czemu... A powiedzcie mi, czemu ten gościu się nie buduje? Musi jakoś podbić, nie? Za szybko strzelam. Goście ma główkę wychyloną. No i co ci to dało, gościu? Co ci to dało? Jezus, jak on się wychylił teraz! To było tak piękne, jak on się wychylił. Niech on podbija, ja bym się chciał pobić z nim tak na budowanko. Tylko tak nie zabiję. Jest. W końcu go trafiłem, moi drodzy. To jest tyle w tym odcinku. Wygraliśmy gierkę. Pierwsza gierka dzisiaj. Kurde, co każdy dzień mi dobra pierwsza gierka wchodzi, nie? Zostawcie łapeczkę, subskrybeczkę. Trzymajcie się i pa!